Witamy serdecznie, tym razem z Góry Świętej Anny podczas uroczystości kończących pielgrzymkę 28 hodowców na tą górę. Zobaczmy teraz, mamy gołębia na aukcję charytatywną przeznaczonego przez kolegę Dominika Polarskiego. O tym gołębiu powie nam tutaj ksiądz Jerzy. Dominik wraz z żoną i z córkami tutaj przybył, także coś ciekawego dowiemy. Znaczy, ja mogę za niego podziękować, ale powie sam właściciel gołębia na temat gołębia, więc słuchamy. Jest to pełny brat gołębia olimpijskiego, który był w tamtym roku w Brukseli jako 10. roczna samica w kategorii G. Znaczy to był na, jakby był podział, to by była jako samica druga na świecie, a tak była 10, bo było bez podziału. Jako roczna była jedna z najlepszych samic, najlepsza w Polsce w kategorii G. To jest jej pełny brat. Przytrzymam, a ty powiedz, pokaż tego gołębia. To jest jej pełny brat, jest to gołąb z Szelensów, jak i również z jednej strony z linii z Kopmana, z gołębi. To jest ten Mister Emer Verazy Junge Dram, co wiele ta para wydała olimpijczyków z tych gołębi. Co ich drapa miał olimpijczyka, Piszczała Waldemar miał olimpijczyka, Carboni. I to jest właśnie, i też po tej olimpijce w tym roku uhodowałem 5 młodych. Wszystkie 5 młodych mają po 5 konkursów. Jeden jest 2 razy pierwszy, 8 na oddział, także jest to bardzo dobra linia. A uhodowałem tych gołębi naprawdę tylko 2. Jednego mam ja, drugiego to była ta olimpijka z tej pary, a drugiego dostał ode mnie Wiesław Młot. I te gołębie u niego, ten gołąb u niego też był pierwszy na oddział, drugi, 8 rewelacyjnie leciał. No i dopiero zwróciłem teraz do tej pary. Jest to pełny brat olimpijki. Co warto podkreślić, na gołębie młode ty miałeś w tym roku bardzo, bardzo dobry wynik, tak? Sezon jest, był bardzo dobry. Miałem raz 55 pierwszych, raz miałem 53 pierwsze, także wydolność gołębnika 80%. Zgubiłem ze 140 gołębi 4 gołębie przez 6 lat. Tu moglibyśmy powiedzieć, że pycha kroczy przed upadkiem, że tak się chwali, ale to nie są żadne przechwałki, to jest normalne, to są prawdziwe fakty, także widzimy, nie pochodzi. Dziękujemy to Krzysiowi za ten komentarz, także bardzo ale dziękuję bardzo za tego gołąbka, chowamy go z powrotem. Też, ale poczekaj, jeszcze przedstawmy, przy okazji jak jesteśmy. Żona Magda, córka Blanka i jedno małe dziewczę zajęte patrzeniem w telefon. Także dziękujemy bardzo i za chwilkę będziemy prezentować kolejne gołębie.